No cześć, ziomek. Jak tam żyjesz? Co mówisz? No właśnie, jak przerwałeś mi nagrywanie tego typu. Ale co u ciebie słychać, ziomku? No właśnie. A ja właśnie wróciłem z pracy tego typu. Właśnie trafiłeś, jak nagrywam odcinek tego typu. No właśnie. Co mówisz? Słuchaj, ja ci powiem tak, trzeba iść do przodu, jak nie do tyłu. Tak, zawsze ci mówiłem tego typu. Wow. Halo. Co? Już idę. Powiadom cię bazę wojskową, powiadom cię wszystkich, powiadom cię, nie wiem, prezydenta albo coś. Oni nie mogą dotrzeć do kraju. Gdzie oni są? Szukać ich na mapie. Fridge Trader. Idioto, nie będę słuchał o jakiejś klątwie, tylko o tym, że chcesz mi oddać hajs za to, że uszkodziłeś mojego Passat, mojego BMW. Już przez ciebie mi się myli. Już przez ciebie chciałem powiedzieć, że to mój Passat była, mój to BMW. Mnie tam gościa jednego dojechać tego typu. Znasz i kurwa. No jak kurwa nie znasz? Znasz dwóch debilów, którzy tak się pucują? No właśnie, no ci co sobie kupili suby, no właśnie, no, jak oni się nazywają? No, śmiało tego typu. No właśnie, Azbek i Mery. W jakiej sprawie, że ci założę sprawę? Chodzi o tego Konstantina B? Czy jak? No bo nie jestem kumaty, bo wiesz, skąd mam wiedzieć? No ja wiem o tym, dokładnie. Ja jestem jak na piwie. Wiem coś tego. Chiny pokazuje w ogóle. Zaczyna mnie to wkurwiać. Powinieneś kurwa powiedzieć prosto, kurwa, jak człowiek, że stalkuje, a nie pierdolcie jak śmieć. Po prostu nie umiesz kurwa ujebać jego. No bo jesteś taka cwana. Myśl kurwa, główko. Ja pomyślałem, rozjebałem jego. A ty? Co? Kurwa masz! Mam cię kurwa uczyć życia? Więc wiecie, on ogólnie ma Facebooka i w sumie każdego prawie że przyjmuje. Ja w sumie jak zobaczyłam, że on dodawał posty na taką stronkę na YouTuberów, bo kiedyś to często używałam, żeby upublikować swoje filmy, udostępniać, no i tam go wtedy dodałam. I teraz chciałam wam o nim porozmawiać, dlatego że jednego pięknego dnia, kiedy dodawałam sobie zdjęcie na Facebooka, w sensie zmieniałam sobie profilowe, patrzę sobie później, nagle otrzymałam komentarz. Ja ogólnie często od komentarzy nie otrzymuję, ale patrzę od kogo i nagle patrzę, że to od niego. Początkowo myślałam, że to taki szok, bo w sumie wiecie, on był znany kiedyś. Patrzę o treść tego komentarza i ta treść wygląda tak, która wam się za chwilkę tutaj wyświetli, ta treść komentarza. I mnie to poniekąd zamurowało. I słuchajcie, no to jest dla mnie trochę takie poniżej pasa cios. Okej, ja rozumiem nie mieć już kanału takiego rozwiniętego, być mniej znany, ale czy wy posuwać się do tego, żeby pisać pod kogoś obcego dosłownie zdjęciem, no takie promo, dosłownie nawet mi pies zaszczekał. Po samym jego kanale, jeśli tutaj zobaczycie, zaraz wam dam tutaj moment z jego kanału, no gdzie moim zdaniem ma małe zasięgi, małą aktywność, jednak ktoś jeszcze mało ogląda, ale jednak to jest jeszcze mało. W ogóle przed chwilą, jak sprawdzałam jego kanał, okazało się, że ma w ogóle live'a. I coś wam za chwilkę pokażę, które naprawdę jest dla mnie może nie mocnego, tylko po prostu zignorowanie mojego pytania. Natknęłam na jego kanał i zobaczyłam, że prowadzi akurat live'a, więc zadałam mu pytanie, czy uważa, że to jest w porządku pisać pod kogoś zdjęciem profilowym proma swojego. Oczywiście jego reakcję zaraz zobaczycie, wraz z tym jak napisałam komentarz. Nie wiem, o co ci teraz z tym, bo ja o innym temacie mówię. Mój komentarz został po prostu zignorowany i dla mnie to już jest mega żałosne, także tutaj widzę po prostu szczyt hipokryzji troszeczkę.
może nawet nie hipokryzji, bo to złe słowo określające na to, po prostu próbuje na siłę zbudować swoją karierę od nowa, ale takim żuleniem dosłownie lajków pod kogoś obcymi zdjęciami tego nie zrobi. Ja wam powiem osobiście, że ja usunęłam ten komentarz, ale zanim go usunęłam, to jeszcze oznaczyłam moje przyjaciółki, żeby zobaczyły, bo ja uważam, że to jest strasznie takie upodlanie siebie, żeby żulić te subskrypcje i te lajki, czy cokolwiek w ogóle tutaj, jak możecie zobaczyć, no było. Jest taka jakby youtuberka, niedawno się chyba pokazała, ma kanał Win, czy I, czy V, I, N, C, I, widzowie, Win, czy I, ona się, nie wiem, albo zachłonęła się, albo coś, nie wiem, się podnieciła może. Nie chcę ją tu ani wyzywać, ani oczerniać, tylko powiem, się cieszę, że znany youtuber dał komentarz tego typu. O co poszło? O to, że któregoś dnia na profilu gdzieś na fejsie dałem komentarz o to, żeby ktoś zasubował, żeby zaprosił innych tych. Uważ, widzowie, to jest coś takiego, o kurwa, to jest jakiś nowy człowiek, który wchodzi na YouTube'a, zaczyna coś się rozkręcać. Trzeba jego obserwować, subować, lajkować itp. itp. To samo było ze mną, widzowie. I z Kobrą. Tylko powiem wam, widzowie, że to, że ja wyciszyłem się, uspokoiłem się dzięki swoim widzom. No bo jestem dorosły, mam rodzinę, założoną rodzinę, mam córkę kochającą. I dla nich to robię, żebym był spokojny. Ja 9 lat jestem i zobaczcie, przeskakuje, co nie ruszyło. A ono takim, widzowie, jakby, nie wiem, no takie jest moje zdanie, jakby zazdrościła tym, że zanąłem komentarz z linkiem do kanału. To może ją zazdrością dobiło i chciała tutaj jakby coś skomentować, coś tutaj mi przeszkodzić, ale coś nie zrobiła, tylko jeszcze bardziej wypromowała. Win G. Ja już cię wsunąłem do parteru. Chcesz drugi raz do parteru lecieć? To jest totalnie będzie ośmieszące. Zanim się powiem tak, ja nie jestem skorupcjonem ani nic, ale zanim się swoim życiem, swoim kanałem rozwijającym, a nie spina się do sushi, bo trafisz na kogoś, który nie odpuści i będziesz miał przestronę. No bo ja jestem człowiekiem, ja jestem youtuberem, nie mam zamiaru się wpierdalać w jakieś problem i tak zostaje jak jest, że zmieniam się na dobę. Ale jak ty się spinasz, to nie wiem, o co ci się biega. Ale trudno. Na live, Boże powiedzieć, że aż mi nawet groził. Ta osoba nie ma szansy ze mną wygrać, bo ja mam pocisk, jak przywalę pocisk, no to... Przede wszystkim skomentujemy sobie na początku jego film na mój temat. Chciał mnie obrażać przede wszystkim, ale no, nie zrozumiał trochę mojego w ogóle filmu, mojego zamysłu na ten film i w ogóle no, nie zrozumiał. Dodam jeszcze, że pisałam komentarz, który nie jest obraźliwy, który tutaj wam się wyświetli i go usunął. Ogólnie zbanował mój kanał, wcześniej nawet dużo ludzi do mnie przyszło z jego filmiku, że już nie widać tych komentarzy, także zbanował mój kanał i faktycznie był zbanowany, bo musiałam wyjść specjalnie na live, bo zobaczyłam, że robi. Weszłam z drugiego konta vlogaski, bo mam ten drugi kanał, ale go nie używam. No i tam w ogóle była taka drama dosłownie, że okazało się, że to jego żona w ogóle pisała i cisła po mnie, że jestem gruba i że nie jestem sławna i w ogóle na wykopie dopiero się w ogóle nie dowiedziałam, że w ogóle istnieje coś takiego jak wykop, w sensie wiedziałam, że wcześniej, ale że ja na nim w ogóle byłam pod hashtagiem Bonzo i tam dosłownie macie szereg postów na jego temat, dołączając ze mną, bo w sumie tam też ludzie o mnie pisali. Mam, że dużo osób było za mną, bo faktycznie ja mu nic złego takiego nie powiedziałam, go nie hejtowałam.
No ale dobra, mniejsza z tym. Więc tak, zacznijmy sobie od wymowy tego niku, bo po prostu to jest śmieszne. Pierwsze, mój nick jest prostym nickiem. Pięciu, tylko pięciu literek. Pięciu literek. W, I, C, Z, I. Także jeśli z pięciu i nie potrafię tego powiedzieć, okej, zauważyłam też, że sepleni. Kolejną rzeczą, którą się doczepię, jest to, że powiedział, że nie będzie mnie obrażać w filmie. A na live'ie zaczęło się robić takie po prostu bagno i gówno, dosłownie nie mogę tego nawet inaczej określić, co wam zaraz pokażę. A nie komentować jeszcze takim komentowaniem dziecinnym. O samym fakcie mówię, że on uważa, że chce się na nim wybić, to jest moim zdaniem masakra. Powiem wam czemu. Ja jestem osobą, która lubi sobie nagrywać dla pasji, nie pod żadne jakieś tam wyświetlenia, czy też pod lajki. Nagrywam to, co lubię, to, co kocham, to, co mi się podoba. Nie dążyłam, żeby być sławna. Nagrywam to, co mi się podoba, i to, co będę chciała nagrywać. Nie patrzę na to, że na przykład będzie 1000 dislajków, dlatego że ja jestem osobą, która robi to dla pasji, nie pod jakąś sławę. Uważam, że sława niszczy ludzi i naprawdę na wielu przypadkach można to zobaczyć. I ja uważam, jak już mówiłam, że sława niszczy ludzi i nigdy do tego nie dążyłam. A gdyby tak naprawdę chciałabym się wybić na jakiejś dramie, to na pewno nie z tobą, ponieważ patrząc, jeśli ty się uważasz za sławnego człowieka, mając 2000 subskrybentów, czy tam powyżej, wielką gwiazdę z siebie robi. Jakby była gwiazdą, to by miała 2000 słów albo więcej. No to jest dla mnie śmieszne określenie. Co, uważasz, że chce się na tobie wybić, bo co? Bo po prostu wypowiedziałam się na jakiś temat? Uważasz, że to jest bezsensowne gadanie, w sensie zwrócenie ci uwagi? Uważam, że nie. Ludzie na samym wykopie, tutaj będziecie mieli zaraz post, zwracają uwagę o to, że ty nawet pod postami innych ludzi to wypisać, nawet pod zrzutkami. To jest z tobą nie tak. Nie będę ukrywała, bo nie jestem jakoś najładniejszą z najładniejszych osób, ale ja bym popatrzyła może w lustro, zamiast jechać po innych o ludziach. Jestem dość człowiekiem takim, że potrafię powiedzieć sobie, że ja jestem normalną laską, ale jeśli już kogoś jedziesz od grubasów, może popatrz w lustro, bo to, że jesteś szczupła, nie oznacza, że lustro się nie pęknie. Moim zdaniem szanownym oczywiście nie lubię takich ludzi, którzy cisną. Ja nawet będąc na live'ie byłam skłonna z nim porozmawiać w normalny sposób. Zapytałam mu się, czemu mnie zablokował, zbanował. On podpowiedział, że on nie wie i zaczął się wymigiwać. Dosłownie jego mina była taka, że wiedział, że ja przyszłam. Z nim napisałam, że jestem sobą, jestem z innego, że po prostu z innego konta, bo mnie zablokował. No i tyle. Oczywiście byłam tak pocisnięta jak jakieś gówno. Zapraszam. Tego typu, rzekomo na dramę tego typu, jak ta Vinci skomentowała na swoim, kurwa, na nowszym gniocie tego typu. Witam, tego typu, ja pierdyka. Powiem wam, widzowie, zaraz pomknę. Ja widziałem, że się ta dziewczyna Vinci się trochę zjebie. Tego typu. Znowu ją do parteru zsunąłem. Z powrotem. Ona sobie wzięła piękne, widzowie, tematy. Wow, łababel. Ale się, kurwa, popisałaś. Vinci. Tego typu. To ile musiałaś myśleć? Ile musiałaś się pogłówkować? Ile musiałaś pogłówkować? Od tego zacząć. Vinci. Teraz powiem. Ty powiedziałeś, że mam problem z wymową twojego loginu. To powie Vinci. Tego typu. Łyso się zrobiło. Łababę tego typu. Chciałaś się podlizać tego typu. A ja ci pokazałem, że teraz są modne te opaski. Czyli krokownik tego typu kroków, liczenie kroków. To jest modne, a nie jakieś buty ze śmietnika tego typu. Buhaha, buhaha. Przegrałeś tego typu. Czym ja tobie gadam, jak tego podstawy nie znasz. A jak się mówi, głupia gęś jesteś i tyle mogę powiedzieć, no kurde. Nie masz nic w głowie. Taki burak się zrobiłaś. Ja nie jestem hamem. Kobra też nie. A najgorsze to wiecie co mnie podkurwia? No właśnie. Najgorsze kurwa
skurwysyństwo to jest to wyzywanie kobiety. Właśnie. Ja kurwa nie rozumiem was tego. I jesteś taka kurwa mocna. Mocna. Mało powiedziane. Pizdą jesteś. Nie mówię, że jesteś dziwką, bo tylko to jest słowo w miarę me, ale ścierwa do podłogi, tak jak się powiedział. Takim pokazaniem. No ale jak się mówi, Vinci, taka byłaś mocna, mocna i chuj strzeli. Brawo ty, tego typu. Vinci. Zbiłaś dupę i spierdoliłaś jak pizda. To mogę oficjalnie pobliżej powiedzieć. Jak nie oglądasz, to zapraszam, albo wy widzowie podeślijcie jej linka z przekazem moim. To, że nasz głos lepiej niech uważa, z kim zagrywa, z kim chce zacząć wojnę. Bo to nie wszystko, Vinci. Jak się będzie spinała jeszcze bardziej, to wyciągnę ci brudy z zewnątrz. Ze szkoły jeszcze, Vinci. Jesteś kozaczyś jeszcze dalej. Nie w tą salamankę poszłaś, Vinci. Chciałaś mi pokazać, że jesteś lepsza ode mnie, Vinci. A tu... tękłaś. Mogłaś się nie odzywać. Mogłaś w ogóle nie komentować na to danie. Mogłaś mieć dla siebie to mi zdanie komentować. I to był wielki błąd, który cię kosztował, Vinci. Taka rzekoma znana youtuberka kurwa dupy dała jak po chuju. Vinci, ja znam twoją prywatność. Wiem co ty tam przeżywasz, wiem co jak. Lepiej nie zaczynaj ze mną. I lepiej trzymaj się z dala ode mnie i z dala od ludzi, którzy ty chcesz tu kogoś ośmieszyć, wydurnić się lub kogoś obstrać. Nie rób tego, bo ktoś ci naprawdę, ja ci nie życzę tego, ani nikt, ale przyjdzie taki czas, że ktoś ci łeb utrąci za to. Słuchajcie widzowie, robiłem godzinę temu streama z objaśnianiem tego wszystkiego, co mówiłem widzowie, żebym na koniecie wycofać zeznania tego typu, plus do tego 450 zapłaciłem mandat, już przelałem po prostu przy policjancie. Oboje jesteśmy winni, ja i ona, czyli Vinci. Widzowie, nie to, że tylko ja jestem winny. Ona też jest winna. Ona dostaje może mniejszą grzywną niż ja, bo ja tam zapłaciłem 450 na dzień dobry i już płaciłem mam z głowy, no widzowie. No, jeśli patyczko nie będę, bo przyznałem się faktycznie do swojego błędu. Co mam ukrywać, kłamać? Nie bardzo świeci. Bo jeszcze do tego za to mogę pyknąć. Za składanie zeznań fałszywych. Nie wiem jak to będzie w sprawie Vinci, bo ona też nie jest święta, ten policjant też powiedział sam. Jakby nie zaczepała pana, jakby nie zaczepiła mnie, to by takiej sytuacji by nie było. Ale trudno, widzowie, jak się mówi, no nie patrz, że nie zrobiła hałas, było podpuszczono, widzowie, to jest fakt i to mówię to szczerze, otwarcie, widzowie, że ona była podpuszczona i nie wiedziała, że jest tak kręcona. Ale cóż, ja ostrzegałem, może zbyt przycisłem, no ale ja się mówię za swoje błędy się płaci i się zapłaciło. Git mając, git jest.
Tak i Bozo was tu pozdrawia. Tu naskoczyć, zrobić opizdolić mi loda, bo na to ją stać z taką pyską tego typu, z taką mordą zajebaną jak jej matka. Jadę po całości, ona tu się szuka fejmu. Jaka pizda z niej będzie w rzeczywistości, jest pizdą totalnie. Widzowie, pamiętajcie o jednym, taka pizda do końca życia zostanie. Dzieci, jesteś przegrana, tego typu jadę po całości. Zastanówcie się, widzowie, czego ona chce. Chyba chuja do dupy, bo na to ją zasługuje. Tego typu taka brzydka jest jak skurwysyn. Matka jest jeszcze chyba gorsza niż ona. Tego typu właśnie to jadę po całości. Widzowie, trzeba myśleć główkę, nie dupą. Niektórzy myślą dupą i później wychodzi tego typu. Właśnie taki Boże tu rozpitala ją totalnie. Tego typu miała tu widzów 126 widzów tego typu, a później jej spadło jak skurwysyn. Tego typu taka pizda. Lepiej nie mówi, ja patykiem bym ją nie ruszył, bo taka jest wredna suka jebana jak jej matka. Tego typu lepiej nie mówi, widzowie, co ona tu wyprawia na streamie. Tego typu jesteś pizdą jak każda z was. Tego typu właśnie Vinci, ja ci jadę po całości. Zastanów się, pizda jebana, ty kurwo jebana, ja jadę po całości. Ty się kurwa pucujesz jak skurwysyn, sama pierdolisz jak ciota zajebana. Tego typu takie mocno się rozpieda z każdej strony. Weź wypierdaj do ojca, niech ci opierdoli czegoś tego typu, niech ci sutki wyliży. A ty Vinci, tak się pucujesz jak pizda, szukasz tego czego chcesz. Tego typu co ja mam mówić na streamach. Tego typu, że ja ciągle o tobie mówię. Jak ty byś mnie wałkowała jak pizda, to bym nie powiedział. Tego typu taka suka jak ty i twoja matka może cię do śmietnika wypierdalać, bo jesteście cienkie skurwysyn. Tego typu widzisz, popatrz w lustro, zapomniałem, lustro cię rozpierdala ryja, bo na to cię zasługuje. Tego typu pizda jesteś, bo ja mam 2000 subów, a ty masz dopiero 800. To jesteś taka pizda jak skurwysyn. Tego typu weź mi wypierdalaj, niech ojciec się wyrucha w dupę. Tego typu jadę po całości, za sobą się kobieta z kim zaczęłaś. Zaczęłaś ze mną niepotrzebnie. Tego typu ja cię rozpierdala, cisnę cię równo po całości, a ty stoisz dziwka zajebana. Możesz mi opierdolić pędzla. Tego typu, bo na to cię kurwa stać. Właśnie to jest to, co ja powiedziałem tobie na żywo. I wczoraj się wypocowałeś jak skurwysyn. Tego typu ja wypierdala jako dziwka na latarnię. Tego typu zarób pieniążki. Tego typu idź zapierdala do roboty, a nie się fachnij jak pizda Vinci. Ty, zastanów się co ty chcesz tego typu. Taka grupa jak świnia jesteś, jak twoja stara. Tego typu Vinci, zastanów się co ty pierdolisz. Weź wypierdalaj i czy jesteś przegrana na linii. Poczujesz się jak dziwka, bo jesteś dziwką, bo wygląda jak dziwka. Popatrz w lustro i o sobie powiedz. Tego typu boisz się kurwo, że cię pojechałem po dysie. Mam nadzieję, że się kurwo nauczysz jedno słowo. Przepraszam, powinnaś do mnie się skierować, a nie pierdolisz jak potłuczona. Tego typu co? Głowa cię nie boli? Tego typu właśnie to jest to. Robisz siebie małpę w zoo i to jest to kurwo jebana. Jeśli pucujesz jak chuj do dupy tego typu Vinci, zastanów się kogo ty kurwo chcesz komentować, bo jesteś zjebaną kurwą jak twoja matka. Tego typu jadę po całości, zastanów się co ty chcesz tu kurwo pokazać, bo na razie pokazać tak, a nie górą. Tego typu to jest bis finałowy na Vinci, która jest już rozjebana w pizdu, ale ją jeszcze docisnę do parteru. Zastanów się co ty pierdolisz tego typu, ja jestem twardy facetem, a to miękka pała. Tego typu sorry, powiedziałem, że pała, bo ty nie masz pały, bo pały to faceci mają. Tego typu a ty masz pizdę rozjebaną, czyli technik ty jeszcze zajebany. Tego typu weź wypierdalaj z tego neta, bo jesteś chujowa. Tego typu ty się nadajesz do pisgania w chuj, może też nie, źle powiedziałem, do pisgania też nie, bo palcem bym cię nie dotknął z taką brzydulą do łóżka iść. To jest taka pizda, że lepiej nie mówić. Ja zapomniałem, że ona jest taka pizdą z taką myśleniem o rozumku. Tego typu właśnie jebę na to. Słyszałaś coś takiego? Chyba nie słyszałaś. I tu jadę po całości, takie wozą cię rozpytali, lecie jebie na to. Jebać cię kurwo jebana, liczy tego typu. Taki wozą jest górą, a ty dołem. Tego typu ja tu cię rozpytałem, ile wlezie. Weź do matki, przytul się, pomóż cię, że jesteś pizdą. Tego typu ty nie wiesz co powiedzieć, ty płaczesz. Ja skurwysyn tego typu, tu weź chusteczkę, weź
postrzeg se oczki inne rzeczy. Ja tu mówię szczerze i otwarcie, że Kobra jest lepsza od ciebie, bo chociaż masz szacunek do siebie, a nie jak ty. Pisał zajebana, że ty nie masz szacunku w internecie. Mimo tego, że ktoś ci jedzie, to ty i tak chuj na to kładziesz i rozpierdala sobie opinię i kanał swój tego typu. Ty jesteś pizda internetowa, która się ośmieszyła tego typu. Weź w lustro, popatrz jak ty kurwo wyglądasz, bo na razie ty wyglądasz jak pizda tego typu. Bo świnia jest lepsza od ciebie wygląda niż ty kurwo jebana tego typu. Ciekawy jestem kiedy mi odpowie na te jebane disy, które ty zatwierdzisz, że są zjebane disy. Odpowiedź na te trzy disy. Zobaczymy czy jesteś taka lepsza czy gorsza. Bo na razie ty jesteś kurwą szmatą totalną. Ona idzie do tyłu, się żaliła nas tymi, ale chuj ją w dupę. Pojechałem na trzech disa tego typu. I to jest ważne, że ma już wyjebane na pewno, bo już pojechałem tak po tekstach, że lepiej nie mówić. Szczerze i otwarcie otwieram wam tu serce, dobre moje serce, które wydaje wam dobre bity i przekaz w chuj tego typu. Właśnie Avicii co żaliła się na swoim semi i chuj strzelił tego typu. Nikt ją nie propsuje, jeszcze na czacie ją wyjechali, że gruba świnia tego typu i mają rację, bo na dzisiaj tam wspomniałem na tym typu, że ona jest świnią grubą jak skurwysyn tego typu, ale chuj z nią tego typu. Ważne to widzę, że z wami jest współpracy i to bardzo się cieszę. Nie być mięczakiem, tylko twardzielem i mieć twardą dupę, a nie miękką tego typu. Właśnie to jest to, co ja mówiłem. I pamiętacie o tym widzowie, że lepiej być za murem takiego Kobra. Twoja stara jest kurwą jak ty i równa się gówno. To jest faktem, co miło ci tam było wyruchać się na streamie tego typu. Się podzieliło, stanęło ci słodki pizdo zajebana tego typu. Ja ci jebę, jebę na to, ludzie za mnie wstawią się jak skurwysyn tego typu. Musisz już iść, to twoja pora, aby iść.